Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Agata Korneluk i za chwilkę porozmawiam z cudowną kobietą, z którą mam ogromny zaszczyt współpracować. Z Sabiną Wolter, która już tutaj z nami jest. Ja Cię akceptuję. Jest, łączy się. Uwaga, uwaga. Cześć, witajcie. O, jest. Oto i ona. Dzień dobry. Dzień dobry, pięknie. Jak fajnie, że się widzimy w ogóle. No mega się cieszę w ogóle. I Agata, jestem tak szczęśliwa i jeszcze raz podziękuję za tę niezwykłą możliwość, to zaproszenie do współtworzenia tego, no, tego naszego wspólnego dziecka. I mam nadzieję, że to też przyczyni się do tego, że wasze, moje drogie kobiety, które weźmiecie w tym udział, kreacje będą jeszcze bardziej soczyste i mniemośne. Także takim wstępem chyba. Pięknie, pięknie to powiedziałaś. Ogólnie ja byłam tak podekscytowana na tego live'a i na to, co będziemy robić. Jeszcze jak sobie dogadywałyśmy wszystkie szczegóły i tak dalej, to po prostu aż poczułam taki dreszcz, bo dzisiaj, moje drogie, będziemy mówiły przede wszystkim o naszym właśnie, jak to Sabina powiedziała, wspólnym dziecku, naszym niesamowitym projekcie, który przede wszystkim będzie budził wasze łona, wasze... O, coś się zacięło. Sabinka, jesteś? Oh no. Coś się zadziało. Okej, najwyżej zaczniemy jeszcze raz. W każdym razie to będzie niesamowity projekt, w którym obudzicie swoje wewnętrzne boginie. Boginie, które mieszkają jak... Ojej, dlaczego nie możesz tutaj? No, co jest? Sekundka, bo Sabina nam zniknęła, a... O, jesteś z powrotem. Dobra, bo ja zaczęłam... Retrogradacja Merkurego. Mnie to już nic nie tak, dziwi. Dokładnie. Mi ostatnio też po prostu internet rwie i po prostu niby wysyłam maila, potem okazuje się, że go nie wysłałam, więc... Tak to jest, jak się Merkury pupą odwróci i no. Dokładnie. Dobra, w każdym razie, bo się zaplątałam tutaj chwilę stresu na to, że Sabina zniknęła, Boże, co się dzieje. W każdym razie będziemy opowiadały dzisiaj o naszym najnowszym projekcie, który tak naprawdę rusza już zaraz, to już za tydzień? No. Już za tydzień! Za tydzień, w sobotę, w niedzielę robimy to po prostu, także no ja już też nie mogę się doczekać. To jest pierwszy taki mój w ogóle online w takim rodzaju, więc no po prostu no co ja mogę powiedzieć, no mam takie fajne ciarki na skórze, jak o tym myślę. No. Właśnie, forma online jest o tyle fajna, że tu wy jesteście też u siebie w domu, tak? Nie musicie nigdzie jechać, Sabinę gdzieś po całej Polsce łapać, bo ty zazwyczaj wyjeżdżasz, prawda? No takie warsztaty. Tak, prowadzę takie warsztaty właśnie stacjonarnie, ale prowadzę też właśnie grupę online i takie ćwiczenia, jakie zaproponuję właśnie na naszym wydarzeniu, to w takich niedużych, właśnie dawkowanych kawałkach, że tak powiem, prowadzę też na moich warsztatach w grupie zamkniętej, ale tutaj naprawdę biorę to wszystko do kupy i mam nadzieję, że to spotka się z takim przyjęciem, jak czuję, że się spotka zarówno na moich warsztatach właśnie stacjonarnych, gdzie no robi to coś naprawdę fantastycznego kobietom i daje coś naprawdę fantastycznego, więc naprawdę ufam temu, co to po prostu też da. No ale no, ja bym może tak naprawdę jeszcze omówiła kilka takich kwestii, które są, powiedziałabym trochę bardziej strukturalne. I Agata, co powiesz na to, że odpowiemy na parę z takich niektórych pytań, jakie ja dostawałam, ty dostawałaś. Tak. Ja też dostałam, więc
Tak, na tym live'ie możemy właśnie poruszyć te kwestie. Także ja przede wszystkim, to co mi się pierwsze nasuwa z takich pytań, które było, no to właśnie, co mi to da, to połączenie z Joni. To jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Pozwolę sobie może zacząć. A potem będę szczęśliwa, jak dopowiesz właśnie ze swojej strony, co ty czujesz. Z przyjemnością. To, co da połączenie z Joni, to jest połączenie z kobiecością i to jest połączenie z całą praktycznie energią twórczą. My przychodzimy na świat przez Joni. Ona jest jak kwintesencja po prostu tego, z czego wychodzimy. Poprzez nią się kreuje tak naprawdę to, co robimy. Kobieta, która jest połączona ze swoją Joni, ona jest tak charyzmatyczna, tak po prostu no, wypełnia to swoje ciało taką mniemuśną energią, że po prostu ona nie musi być hot, ale ona jest tak piękna, że z niej się po prostu, no się ślinimy na jej widok i nie wiemy czemu po prostu, nie wiemy dlaczego. Która z was nie miała takiego doświadczenia, że no nie jest jakaś taka porywająco ładna, ale wszyscy się na nią gapią. Każdy chce z nią pogadać. I faceci po prostu są tacy jacyś, nie wiem, wpatrzeni w nią. To jest to coś. To jest ta niezwykła, charyzmatyczna, też trochę chaotyczna energia, ale bardzo twórcza, pełna niesamowitego potencjału, niesamowitego takiego zjednoczenia ze sobą, spójności ze sobą. Mało tego, połączenie z Joni, która ma dwie pary warg, daje niezwykłe połączenie z głosem, który jeżeli jest zmieniony tą energią, to on jest zawsze usłyszany. Zawsze jest usłyszany i zawsze jest respektowany i mało tego, jest pociągający. Dla mnie połączenie z moją Joni to jest połączenie z moim źródłem, mojej kreatywności, przyjemności, źródłem też mojego dawnego bólu i traum, z którym zbudowałam sobie dobrą, bezpieczną relację. I dzięki temu jestem odporna na to, co się dzieje na zewnątrz. Nie powiedziałabym, że tego nie czuję, wręcz przeciwnie. Czuję znacznie bardziej, ale potrafię się sobą zaopiekować. I w telegraficznym skrócie, dla mnie, dla wielu kobiet, z którymi pracuję, pracowałam już z setkami, połączenie z Joni daje właśnie to poczucie bezpieczeństwa i osadzenia w swoim ciele, bez względu na to, gdzie jesteśmy. Umiejętność zaopiekowania się sobą i właśnie kreowania poprzez Joni. Bo ona w porównaniu do tego, co mówi rozum, ona mówi zawsze coś innego. I tego warto posłuchać. Dokładnie, to tam nas prowadzi ten głos, który jest właśnie taki prosto z pola serca, prosto właśnie z łona, który daje nam te drogowskazy. I ja na przykład dla mnie praca w ogóle z kobiecością i praca z Joni to jest wyższy level pracy z wewnętrznym dzieckiem. No bo ile można pracować z tym wewnętrznym dzieckiem? Jakby to jest bardzo ważne, to jest niesamowicie potrzebne. Natomiast jeśli są tutaj wśród Was takie kobiety, które już mają, są na tej ścieżce rozwoju, już przepracowały bardzo dużo z dzieciństwa, to dziewczyny, teraz jest czas na to, żeby dorosnąć, żeby obudzić swoją kobiecość. To jest ten moment, w którym już nie jestem małą dziewczynką, już nie pracuję aż tyle, tak dużo z moim wewnętrznym dzieckiem. To już jest moment, żeby pracować ze swoją kobiecością, ze swoją Joni, ze swoją wewnętrzną boginią. I przede wszystkim poczuć, bo my tak strasznie boimy się czuć. Dziecko tak samo boi się czuć, bo ono dostało bardzo dużo traum i bardzo dużo w tym ciele zostało zapisane. A wręcz przeciwnie, poczucie to ze strony kobiecej z łonem. Zobaczcie, że w ogóle co robi samo łono. Ono rodzi dzieci, ono znosi ból, który jest często, kobiety mówią, nie do zniesienia, chociaż no nie przeżyłam aż takiego bólu w trakcie porodu. Nieważne. W każdym razie to jest tak niesamowita część ciała, która niesamowicie szybko się regeneruje i my, czerpiąc z niej moc, wchodzimy na ten wyższy level, na ten moment, kiedy już idę dalej, idę do siebie i ku sobie. I to jest nie tylko w obszarze pracy nad sobą, ale ja na przykład sama z własnego doświadczenia, z pracy właśnie z kobiecością Joni, zauważyłam, że tutaj się dzieje
jednym słowem, magia na wszystkich poziomach i w relacji, no bo ten mężczyzna też czuje to coś. Oczywiście, że tak. I powiem Wam, że ja sama teraz jestem po takim trochę się zwierzę, lekko trwającym kryzysie małżeńskim, bo dziecko się pojawiło, bo nowe rzeczy i tak dalej, ale zamiast skupiać się na nim, ja się skupiłam na mnie i na mojej Joni i dzięki temu ja już nie chcę się rozstawać. Tak. Ja bardzo Ci dziękuję za to, ile dopowiedziałaś. Fenomenalne. W moim związku teraz, kiedy ja zaczęłam po prostu i to w ogóle mnie zainspirowało do tego, żeby stworzyć ten program i to zainspirowało mnie do tego, żeby z Tobą porozmawiać i z Tobą to wszystko robić, bo to, co my zrobimy, to może nie tylko uratować w cudzysłowie, ale nas samych, połączeniem się z nami samymi, ale również z naszym facetem, z tym wszystkim, co się wokół nas dzieje. Dlatego to jest wieloaspektowa praca, ale najważniejsze jest to, żeby skupić się na sobie, na sobie, bo wtedy cała reszta po prostu będzie się, no nie wiem, nie powiem, że sama robiła, ale większa część pracy zrobi się sama, kiedy ty się skupisz na Układa sobie się, i tak. swojej Joni. Tak, poukłada się, ja po, no powiem tak, Nie da się przepracować traum, można zrobić sobie z nimi zdrową relację, ale coś, co bardzo cieszę się, że dopowiedziałaś, to, że no właśnie, po pracy z wewnętrznym dzieckiem, po ukojeniu i przyjęciu tej małej wewnętrznej dziewczynki, przychodzi czas na to, żeby dojrzeć. A seksualność i seks jest dla ludzi dorosłych. I jeżeli nie mamy połączenia ze swoją Joni, nie mamy połączenia właśnie ze swoją dojrzałością seksualną, emocjonalną, energetyczną, sorry, ale też jest z poziomu małych dzieci. A jak jest z poziomu małych dzieci, to my nie widzimy w partnerze partnera, tylko tatę albo mamę. A to generuje w nim, że on widzi w nas albo rodziców, albo dziecko. I no sorry, to powinno być wstrętne porównanie. Jak to jest w myśl, że uprawiam seks ze swoim tatą albo z mamą? To jest bardzo świadomy wstręt, jaki teraz wzbudzam, bo on ma generować takie trochę obrzydzenie po to, żeby wejść w stronę właśnie swojej już dojrzałości, a Joni jest dla dojrzałych ludzi. To dojrzali ludzie uprawiają seks, a nie dzieci. Jest coś bardzo pięknego właśnie, co powiedziałaś, że gdy masz ten kryzys właśnie, to zeszłaś do siebie. Bo nie chodzi o to, żeby naprawiać coś w kryzysie albo naprawiać partnera, tylko wejść właśnie do siebie, bo tu jest źródło intuicji. I tak jak wspomniałaś, to się poniekąd samo ułoży właśnie. Tak, tylko dlatego. Ale już teraz mój mąż mi masuje stopy, jak nie wiem, siedzimy obok siebie, nie? Nigdy w życiu tego nie robił. Boże, ja pamiętam, jak ja się właśnie tak naprawdę bardzo zaprzyjaźniłam ze swoją Joni. Ona zaczęła do mnie śpiewać, ona zaczęła być taka płynna, otwarta na ten flow i to też fizycznie się jakoś tak układało i zamanifestowało, bo zaczęłam ejakulować na przykład, mieć naprawdę mokre, tryskające orgazmy. To jest fenomenalne i ten flow życiowy zaczął przechodzić przeze mnie. I mój zapach się zmienił, mój mąż po prostu mówił, ja nie chcę, żebyś używała jakichkolwiek perfum, twój zapach to jest po prostu taki niesamowity. I to jest takie niezwykłe. Bo tak oni niezwykłe. To czują. Bo my troszeczkę facetów sprowadziłyśmy do takiego, o, to jest takie duże dziecko, no hello, to już... Jak mamy małe dziewczynki w sobie. Nie rozwijajmy tego tematu może. Nie, to jest inny to wszystko trzeba mówić, tak, i tak dalej. I my przede wszystkim, ja sama się złapałam na tym, że ja nie widzę męskości w moim mężczyźnie i wtedy to były jeszcze etapy starań się o dziecko. No i teraz takie pytanie, no czy z dzieckiem można mieć dziecko? Więc no tutaj, więc wszystkie te z Was, które starają się teraz o dziedziusia, ja Was w ogóle widzę na naszym projekcie w przyszły weekend, bo to jest totalnie coś absolutnie dla Was, bo połączenie się ze swoją wewnętrzną mocą i Joni sprawi, że ta kreacja nowego życia będzie po prostu wow i czerpanie z tego przyjemności, bo tak, to też o to chodzi, żeby tak, dziecko tak. zostało zrodzone z tej niesamowitej przyjemności orgazmicznej. Mhm. Natomiast to jest właśnie o tym, że my w mężczyznach widzimy takich właśnie małych, tak?
małych. Tak, i Takie to, co dzieci. wspomniałaś właśnie, że no, nie można mieć dziecka z dzieckiem, to tak samo no, nie można tworzyć relacji emocjonalno-seksualnej z dzieckiem. Dokładnie. Więc no... Ale to nie zmieniamy ich, my nie musimy im mówić, nimi kierować, bo to też w ogóle wchodzimy w męską energię i w taką Zosię Samosię, aha, to jak ty mi nic nie powiesz, to ja sobie sama to zrobię i tak dalej, a to następnym razem to cię w ogóle o to nie poproszę, która to zna, no tak. Myślę, że każda z nas to zna, no a z drugiej strony, jak właśnie jemu damy przestrzeń na to, żeby on był mężczyzną, i żeby nam pomagał, to on nagle to robi. I chce. On nagle to robi i chce i sam wychodzi z inicjatywą pomasowania tych stóp. Ty nawet nie musisz go o to prosić. Ja jak się złapałam na tym, że ja właśnie wcześniej mówię, on nigdy tego nie robił. A kiedy ja pracuję z Joni, kiedy ja się łączę, kiedy ja czuję tą kobiecość, to nagle się okazuje, że mój mężczyzna od razu wchodzi na męskie pole i jest tak męski, jaki nigdy w życiu nie był. I ja powiem, ale pewna, że powiedz sama, każdy... czy on wtedy nie jest najseksowniejszy? O Jezu, no pewnie! Właśnie! No to jeszcze bardziej podnieca przecież. Ale to, co chciałam jeszcze powiedzieć, to, że my tak właśnie mówimy o nich, że oni są tacy mali, ale tak naprawdę, kiedy ty wejdziesz w swoją rolę kobiecą, to on wyczuje to węchem od razu. Razu. I od razu to przekliknie. Ja to bardzo mocno zauważyłam. Nam jest na najtrudniej odpuścić kontrolę, bo kiedy kontrolujemy, czujemy bezpieczeństwo, a tak naprawdę odpuszczenie jemu i zajęcie się sobą sprawia, że to on wtedy przeklikuje. Tak. To on wtedy zaczyna być męski, a ty skupiasz się wtedy na tym, żeby wyłapywać w nim to, co męskie. I wtedy... No, to się wzmacnia. To jest przepiękne. Tylko ja niedawno... pierwsza część to jest pójście ku sobie. Tak, ja przyjęłam jakiś czas temu, to już jest parę lat, ale przyjęłam taką bardzo fajną strategię, jaką każdemu polecam i będę ją wprowadzała właśnie w mojej praktyki. Wyobraź sobie, że jesteś komórką jajową. Ona nic nie musi robić. Ona jest po prostu, ona już ma wszystko uwite, przygotowane, ona ma taką chemię pociągającą, przyciągającą, że wystarczy, że ona istnieje. I to jest źródło kobiecej energii. Tak, no kobieca energia wygląda tak. Dosłownie, daj. Taka uzdrowiona kobieta, to jest nie tylko daj, ale też biorę i cieszę się tym. Jak się cieszę, że mi to dajesz. To nie jest wymagam i dawaj. Dokładnie. Bo jesteś mi to winny, albo cały świat jest mi to winny, bo to nie jest kobieca energia. Kobieca energia to jest, ja mam wszystko, ale przyjmę jeszcze. I dam od siebie, bo mam wszystko. Bo mam. I to jest fenomenalne. Ja bym przeszła może, Agata, do drugiej kwestii teraz, bo naprawdę pięknie się porozwijało to wszystko. Natomiast ja dostałam z kolei pytanie, jak to będzie wyglądało w szczegółach jakby, więc może tak omówimy strukturę. Więc, moje drogie, spotkania będą trwały i w sobotę, i w niedzielę, 13 i 14 kwietnia, między godzinami mniej więcej 12 i 14. W sobotę spotkanie rozpoczynam ja i ja prowadzę moją praktykę, w niedzielę Agata i ona prowadzi swoją. I ja opowiem ze swojej strony, czego możecie się spodziewać. Z mojej strony przede wszystkim wprowadzę Was w taką naprawdę przepiękną praktykę, gdzie najpierw sobie pooddychamy, żeby wyłączyć trochę funkcje kognitywne na chwilę, żeby sprowadzić się do ciała. Potem wprowadzę Was w relaksację i uwaga, w hipnotyczny stan, żeby wejść na chwilę też do roli tej małej dziewczynki, która była gdzieś zraniona, żeby ją ukoić, żeby ją przyjąć, żeby ją wyprowadzić stamtąd, gdzie była, ale też nie poddawać się jej traumom, ale zająć się nią. I potem wejdziemy w takie połączenie z energią kosmosu i z Ziemi. I w tej energii zaczniemy budować tak zwaną bombę miłości, którą zalejemy całą planetę i obiecuję, że ta energia wróci. Ja wiem, że to póki co brzmi enigmatycznie, ale te, które były ze mną na warsztatach, one wiedzą, co ja mówię. A ja też nie, bo ja też robię podobne praktyki. O właśnie. Zaproponuję zupełnie inną, ale to, co mówisz, jest mi znajome. No, tak. Okay. Potem zbudujemy, uwaga, kulę energii, która będzie mogła być wykorzystywana przez Was w taki sposób, jak tylko chcecie, ale tę kulę energii teraz zarezerwujemy tylko po to, żeby właśnie ją wprowadzić poprzez Joni do swojego ciała, a następnie, uwaga, nauczę Was, jak sterować odpowiednio mięśniami dna miednicy, żeby zaciągać poprzez Joni
energię z Ziemi i z kosmosu, gromadzić ją w sercu, roznosić po ciele i z jednoczesną taką praktyką właśnie tych ćwiczeń mięśni dla miednicy, żeby to było i przyjemne, i dobre, i pożyteczne. Bo wierzę właśnie w to, że takie praktyki są mega konieczne. Po pierwsze, ja wiem, że jest taki dyskurs, żeby robić to dla przyjemności, mocnych orgazmów, czucia i w ogóle, ale to też robi się przede wszystkim dla zdrowia. I tu jest intencja tego. I dla tych, które poczują się na tyle komfortowo, żeby była w nich z tym zgoda, to będę zapraszała do tego, żeby na ten czas miały albo kulki gejszy, albo jajeczko do joni. To nie jest konieczne, ale wzbogaci tą praktykę. I potem będzie taka jeszcze taki element wyciszający i połączenia się z taką najlepszą wersją siebie, taką naprawdę seksualną, otwartą, dziką, taką naprawdę rwie się do życia i żeby ją właśnie w sobie zakorzenić. Właśnie poprzez to, że została dosłownie, uwaga, zasana przez joni do siebie. I na tym to będzie taki wrap-up i sum-up. A potem pewnie podzielimy się refleksjami i taką dyskusją wokół tego, jakie to było dla każdej. I ile czasu będzie, to będzie, ale będzie też taka sekcja Q&A, gdzie poodpowiadamy nieraz z Agatą, wymieniając się wzajemnie na pewne pytania, które będziecie miały i zaprosimy do dalszych refleksji i pokażemy i wskażemy, co ewentualnie można dalej z tym zrobić. No i ponieważ będzie tego zapis, to każda z Was będzie miała do tego dostęp, aby praktykować to już dla siebie samych. Tak, bo jeszcze dodajmy, że ten zapis nagrania dostaniecie też zaraz w ciągu tam 24 godzin od nagrania i on zostaje z Wami na zawsze, że będziecie mogły sobie do niego wracać tak często, jak będziecie potrzebować, więc to nie jest tak, że tylko raz i koniec. Ja w ogóle Was bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby w ogóle sobie go odtwarzać co jakiś czas, kiedy po prostu przyjdzie na to potrzeba, ochota, przestrzeń, żeby po prostu sobie to dać, to ja Was zachęcam do tego, żeby do tego wracać. Dlatego tak, super, pięknie. Ja powiem Wam, że w niedzielę zaproszę Was na rozmowę z Waszą Joni, ale zanim to się stanie, to również zrobimy sobie takie typowo praktykę oddechową i to będą takie oddechy, one się nazywają oddechy łonowe, przez połączenie z Matką Ziemią, z Ojcem Wszechświatem, to też to będzie coś podobnego pewnie co u Ciebie, że to połączenie z niebem i ziemią, natomiast to jest niesamowicie ważna praktyka, nawet na co dzień do praktykowania moim zdaniem, żeby się troszeczkę naładować też energią Matki Ziemi i Wszechświata, żeby po prostu już te wszystkie jakby potrzeby z ciała już te energie jakby otuliły, żeby już te energie uzupełniły coś, co na przykład, nie wiem, nam brakuje. Rano nie zawsze wstajemy z dobrym humorem, więc te dwie energie, one po prostu nas naładują jak tak indukcyjne ładowanie. Więc te oddechy łonowe już sprawią, że my zejdziemy świadomością do łona. Ono będzie bardziej ukrwione, bardziej natlenione, no i wtedy pójdziemy poprzez świadomość z ciała. Będziemy sobie podróż świadomością po ciele, żeby zobaczyć, jak się czuje nasza ręka dzisiaj, jak się czuje nasz brzuch, jak się czuje, jak się w ogóle my czujemy, tak? No bo to ogólnie świadomość i cała mindfulness to jest też moim zdaniem bardzo ważny temat czerpania przyjemności z codzienności, bo to nie chodzi o to, żeby czerpać przyjemność z chwili, która jest wyjątkowa. My stwórzmy tą wyjątkową chwilę, więc każda codzienność może być przyjemnością i tutaj to też będę do tego Was zachęcać, więc poprzez taką świadomość bycia w ciele. Nauczę Was mudry joni. Mudra to jest takie ułożenie rąk, która kieruje bezpośrednio do odpowiednią energię do odpowiednich części ciała i rozprowadza ją, więc nauczę Was mudry joni tak, żeby właśnie skupić największą uwagę na łonie i zabiorę Was na rozmowę właśnie z Waszą joni, więc Wy ją poczujecie, Wy się z nią skontaktujecie, zapytacie, jak się czujesz dzisiaj, jak się masz,
czy coś chcesz mi powiedzieć? Ja chcę ci powiedzieć, że ja cię kocham. Więc tutaj będziecie wysyłać też miłość do swojego łona, do tego, żeby go właśnie w taki sposób przytulić, naenergetyzować, ukoić, jeśli to jest potrzebne, bo też nie oszukujmy się, ale to nasze łono też przez różne historie było w różny sposób straumatyzowane, więc my po prostu przekażemy mu ciepło, jej ciepło, miłość i też posłuchamy, co ona chce nam powiedzieć, co ona przeżyła, co ona potrzebuje, co ona chce nam powiedzieć. Ty to tak właśnie na naszym YouTube'owym live'ie pięknie powiedziałaś, że też miałaś taką praktykę i ja tak mówiłam, jest, jest, bo to będzie coś, co zmieni wasze życie. Ja jestem tego przekonana, bo tam łono, ono chce być usłyszane. Ale żeby zaczęło mówić, to my musimy posłuchać. Więc ja wprowadzając was w ten stan relaksu, wprowadzę was w ten stan słuchania tu i teraz, ciała i swojej energii łona. To jest też bezpośrednio jakby łono jest bezpośrednio tak naprawdę połączone z czakrą sakralną, więc tutaj tak naprawdę to będzie nie tylko o kobiecości, ale też o kreacji, tak jak już też powiedziałaś. Więc pobudzimy tą kreację, kreatywność, kobiecość przez to połączenie się w mocy i też przywołamy moc wewnętrznej bogini. Bo każda z nas, ja zaszłam ciary, każda z nas ma w sobie wewnętrzną boginię, z którą połączenie się daje wam właśnie wyższy poziom tej kreacji. A kreacja to jest tak naprawdę wszystko. To jest oczywiście poczęcie dziecka, ale to jest też biznes. To jest też nasze życie. To jest też tworzenie manualne. To jest tworzenie, nie wiem, pisanie, tak? To jest wszystko. To jest wszystko. Manifestacja, przyciąganie, afirmowanie. Manifestacja. To jest też zmysłowość. Poprzez zmysły ja doświadczam życia. Więc to wszystko poprzez to połączenie się z wewnętrzną boginią, przywołanie jej mocy, po prostu wejdzie wszystko na wyższy zupełnie poziom. I na koniec, jak już sobie tak weźmiecie to, zintegrujecie, to zaproponuję wam taką praktykę z ciała, żeby jeszcze bardziej to zintegrować, bo ja mam bardzo duże poczucie, że okej, medytacja medytacją, dusza duszą, ale my jesteśmy ciałem i gdyby nasza dusza nie chciała doświadczać tego wszystkiego, co daje jej ciało, to po prostu nie wchodziła by się to nie dało. Do ciała. Ona by nadal została tam na górze. W aniołkowie, jak to mówi moja mentorka, więc poruszymy tym ciałem. Poruszymy tym ciałem poprzez specjalną taką praktykę z ciałem, a także z tańcem intuicyjnym. Mówisz po prostu o świadomości. Ta bogini to świadomość. Jak się do tego odniesiesz? Myślisz, że to jest to samo? Ja to tak... Sabinka. Ja myślę, ja to poczułam w ten sposób. My możemy mówić różne rzeczowniki, ale pod tymi rzeczownikami jest pewnego rodzaju znaczenie głębsze. Jest taki poziom komunikacji, który został bardzo zawężony do jakiegoś jednego słowa, zestawu paru liter i głosek. Ja jestem przekonana, że gdybym ja mówiła o bogini, gdyby Agata mówiła o świadomości, gdyby ktoś inny mówił o chi, gdyby ktoś inny mówił o energii seksualnej, gdyby ktoś inny mówił o Bogu, to jest to samo. Więc jakkolwiek to się czuje i jakiekolwiek słowa rezonują z kimkolwiek, to podstawiajmy sobie to, co nam pasuje i przemawia do nas. Więc jak to tak, tak to poczułam mniej więcej. Super. Pięknie. No, także pobudzenie świadomości. Pobudzenie Boga w sobie, pobudzenie człowieka w sobie, dziczy w sobie, natury w sobie, wszechświata w sobie, gwiazd w sobie, energii orgazmicznej w sobie, seksualności w sobie, kobiecości w sobie, dziecięcości i niewinności w sobie. Naprawdę jakiekolwiek chyba
Jakiekolwiek właśnie słowa tutaj wpasować, chyba bardziej zależy, chyba bardziej powiedziałabym, warto postawić na zaufanie, że pod tymi słowami jest cały ocean właśnie tego czucia, czucia przede wszystkim, a co jest tam na powierzchni i jak my na to patrzymy, to jest nasza interpretacja tak naprawdę, więc chyba jeśli miałabym to wyjaśnić w ten sposób, to czuję, że chyba nic więcej bym nie dopowiedziała. To ja wam powiem, dlaczego ja mówię bogini, ponieważ ja bardzo często w swoich hipnozach, które prowadzę z klientkami, ja też bardzo różne aspekty i różne te części nas, ja bardzo tak personifikuję. I na przykład jak pracuję z lękiem, to ten lęk jest istotą. I dlatego jak ja mówię o bogini, to ja nie mówię tylko o świadomości, tylko ja mówię o tej części nas, czyli jak ja mówię, idziemy spotkać się z naszą bogini, to wy ją zobaczycie w pełnej swojej krasie, w tym jak wygląda, to może być istota, to może być jakieś zwierzę mocy, to może, ale to ja dlatego wybieram takie słowo, wiesz, że nie mówię tego, że to jest wszechświat, bo to oczywiście też można powiedzieć, nie mówię świadomość, bo to też można tak powiedzieć, ale ja mówię bogini, bo faktycznie wy tą boginię zobaczycie. Wy zobaczycie część siebie, która jest tak ubrana, która tak wygląda, czy ona świeci, czy ona jest, nie wiem, taka, wiecie, zakryta, czy ona w ogóle jest uwolniona, bo może się okazać, że tu bogini wy zobaczycie w ogóle w kajdanach. Ja dlatego używam tego słowa, bo mówiąc bogini, połączenie ze swoją wewnętrzną boginią, to ja mam na myśli faktycznie boginię. Rozumiesz? Podoba mi się to, że pokazujesz to w archetypie jakimś właśnie. Rzeczywiście każda z nas jakieś archetypy do nas przemawiają. Ja bardzo uwielbiam tego rodzaju praktykę. I rzeczywiście każdy ma to swoje spojrzenie i swoją relację ze swoim wewnętrznym archetypem, czy to właśnie z emocjami, czy swoim najwyższym potencjałem, swoim najwyższym ja. Boginią, zwierzęciem, lękami, wstrętem, strachem. Pamiętam moje takie pierwsze praktyki miałam zobaczyć właśnie swój jakiś taki archetyp boski i mi się podobała taka, no Kali po prostu. Taka Kali po prostu i to i ona była wściekła. Ja ją właśnie odepchnęłam od siebie. Ona była w takiej strefie cienia, którą ja tam po prostu zrzuciłam. Nie wiedząc, że to ja to robię, ale wskutek traum, które przechodziłam, myśląc, że to mi zrobiono. No ale to było tylko zaczątkiem, bo ja ją zepchnęłam już sama, uznałam, że jest zbyt niebezpieczna, zbyt no, destrukcyjna, że ja nie mogę jej po prostu jakby wyciągać na światło dzienne. Ale gdy ją poznałam, zobaczyłam, zmieniłam relację z nią, do tego stopnia ją pokochałam, że wytatuowałam sobie Kali w ogóle na łysce. Ja uwielbiam ją po prostu i energię taką naprawdę i destrukcyjną, i wściekłą, i gniewną, ale ona mi pozwala poczuć moje granice, wyrazić je, utrzymać je. I uwaga, czuć granice to tak naprawdę nie jest odgradzać się od ludzi, bo w kontekście granic mówimy o najczęściej w kontekstach relacji toksycznych, gdzie trzeba się odgrodzić, ale tak naprawdę budowanie i wyznaczanie granic jest niczym innym jak zapraszaniem do bliskości. Tu jest moje nie, tu jest moje nie, tu jest moje nie, tu jest moje nie. Tu jest moje tak. Tu, ty i ja, to my. Przyjmiesz moje zaproszenie? Super. I to jest dokładnie ta różnica właśnie. Zintegrowana moja właśnie wściekła, zawiedziona, wkurwiona bogini, ona pięknie zaprasza do bliskości. No, i to jest fenomenalne, więc te archetypy mamy jakieś zapisy archetypów. Ja się bardzo cieszę, że używasz właśnie tego, bo on jest mocarny. On pobudza pewnego rodzaju jakąś strunę w środku, taką, jaka ona jest dla mnie. Kim ona jest dla mnie? Jak ona się dla mnie. Bo ona może znajduje. Być w każdym aspekcie, tak? Mówię, no to jest tak, że można ją zobaczyć w kajdanach, tak? Gdzieś przez wieki, czy wcielenia nasze inkarnacje, czy przez rodowe historie. Ona może być w kajdanach. Ty właśnie dzięki temu połączeniu i poczuciu i zobaczeniu jej, usłyszeniu jej, możesz właśnie ją uwolnić z tych kajdanów.
Tak, z tych kajdan. Więc to dlatego ja tak mówię, bo ja właśnie z tym pracuję. I tutaj też Kinga właśnie napisała, czyli ma to ułatwić komunikację. Dokładnie tak. Ja to dlatego tak nazywam. tak. I ja Poprzez nazywam różne komunikację, żeby części. budować mosty między nami, Tak. nie? Zresztą też dla naszego nawet podświadomego umysłu, ich świadomego również, właśnie te archetypy i to już działa na wyobraźnię, to już wzmacnia to nasze wewnętrzne widzenie, jak ja ją zobaczę, tak. Jak ja ją zobaczę. I poczuję, jak ja poczuję też. Są osoby, z którymi mi się zdarzają klientki i klienci, którzy mówią, ja nie widzę, ja nie widzę. No okej, okay, a co czujesz? Czuję takie coś w klasie. Okej, okay. Intensywne czy słabe, przyjemne czy nieprzyjemne, bo to jest to coś. I co ona chce powiedzieć? Czy ona cię chroni, czy utrzymuje w bezpieczeństwie, czy chce, żeby cię do czegoś popchnąć, czy jest złośliwa, czy jest wściekła na ciebie, czy cokolwiek takiego. Budujemy relacje właśnie z tym. Nie trzeba tego czasami widzieć, ale naprawdę nie poczuję. Uwaga, nawet jeżeli jest odpowiedź, ja nie czuję nic, to już jest feedback. Ja już wiem, z której strony to też jest. Tak. Ja widzisz, ja bardzo dużo pracuję na wizualizacjach mimo wszystko i dla mnie nic nie widzę, to już też jest, że widzę nic. Tak, dokładnie. I wtedy trzeba jakby to nazwać, ale... Nic. Więc ja to tak wtedy pracuję i rozpakowujemy to nic, więc potem się okazuje, że ta klientka, która widziała nic, ciemność, nagle przedstawia jej się piękny świat. Tak, to jest najfajniejsze. No. Więc to są takie transformacje, które z tego nic nie widzę, staje się po prostu procesem życia, odkryciem w ogóle swojej miejsca, swojej wewnętrznej mocy. No dobra, to co tam jeszcze mamy z tych konkretów? Czy wszystko powiedziałyśmy? Czy miałaś jeszcze jakieś pytania o te konkrety? Ja powiedziałam raczej już wszystko w tych, tych kwestiach. Więcej pytań jakby ja też nie dostałam, więc co ty byś może jeszcze dodała? Dodam tylko może, że cena rośnie od przyszłego piątku, więc jeszcze przez ten tydzień macie promocyjną cenę na ten projekt. To będą 2 dni bardzo intensywnych ćwiczeń. W sumie sama praktyka, bo tutaj my nie będziemy Was zalewać teorią, więc sama praktyka prawie tak ponadgodzinna, plus pytanie-odpowiedzi, więc możecie też sobie przygotować właśnie takie pytanie-odpowiedzi, tak. Czy do mnie, czy do Sabiny. I coś jeszcze chciałam powiedzieć, ale teraz mi uciekło, więc może teraz jakoś to... No to chyba zrobimy taki już wrap-up podsumowujący, no bo... A jeśli się ci przypomni, to po prostu powiedz. Stories napiszę, bo coś tam jeszcze z takich technicznych, ale to widzisz. Może teraz macie jakieś pytania, bo widzę, że w ogóle tutaj strasznie dużo osób jest, cudownych kobiet na żywo. Kochane, może teraz macie jakieś pytania, czy chciałybyście coś dodać, coś zauważyć, to teraz jest na to też miejsce. Ja może tylko wtedy, tak też do mnie przyszło teraz, żeby tylko zaznaczyć, przygotujcie sobie, jeżeli chcecie w tym być, taką spokojną przestrzeń, gdzie nikt nie będzie Wam przeszkadzał, gdzie domownicy będą wiedzieli, żeby raczej Was zostawić w tym oddzielnym pomieszczeniu. Najlepiej tak, żeby była też jakaaś butelka wody pod ręką, może chusteczki ewentualnie, łza może polecieć, i będzie różnie, więc no, żeby było spokojnie, żeby to nie było na zasadzie, posłucham sobie przy robieniu obiadu, nie? No nie, to nie będzie, o tak, to dobrze, że to powiedziałaś, bo ja bardzo często robię wszystko w międzyczasie. Nie, kochane. Nie, tutaj tak nie ma. To nie, to wy musicie w tym być, musicie to robić, musicie za tym iść. To nie jest tak, żeby właśnie sobie odsłuchać, tak jak mówisz, w trakcie obiadu czy makijażu. To jest moment, kiedy potrzebujesz się zatrzymać na tu i teraz i wszystkie wektory skierować do siebie, na siebie. To nie będzie coś, tak ja mówię, zwykła sucha pogadanka. Tutaj zapraszamy Was do bardzo głębokiej wewnętrznej praktyki, pracy z ciałem, pracy z oddechem i to nie będzie nic, co zrobicie przy okazji w międzyczasie. To tutaj musicie być
obecne. I ta obecność jest absolutnie, może nie tyle na żywo, nie musisz być na żywo, bo jeśli ta godzina ci nie pasuje, okej, dostaniesz nagranie, ale nawet na tym nagraniu musisz być obecna, tu i teraz. Tak, także telefony wyciszone, żeby był spokój, żeby zapewnić sobie to po prostu. Więc naprawdę do tego bardzo zapraszamy. Czuję, że to było ważne, żebym to powiedziała, bo no mówię, no to jest, kurde, albo to wchodzisz na 100%, albo nie jesteś tym wcale. Bo tylko bo tak naprawdę wartość z tego się wyciągnie, jeśli będzie się, jeśli się zaangażuje. O, może to tak, bo mówię, tak jak super, że to powiedziałaś, że samo bycie, gdzieś tam słuchanie, to nie zmieni nic. To nie zmieni dokładnie, nic. Dopiero dokładnie. Wejście w praktykę, to dopiero będzie wartościowe. Więc tak. No. Okej, okay, także no, nie wiem, ja pytań żadnych nie pytań zarejestrowałam. Nie ma, 11:11, więc można zakończyć. Tak, także ja ten live też jeszcze pobiorę, udostępnię na moim YouTube do szerszego obejrzenia. On będzie dostępny też na moim kanale od jutra. Tak jak Agata wspomniała, do piątku cena jest jeszcze niższa, więc zachęcamy. A co by nie było, to ja już się cieszę i ze wzruszeniem będę obserwować, jak to będzie dalej pracowało. Agata, bardzo Ci dziękuję. Jestem Ci niezwykle wdzięczna i podekscytowana na to, także będzie się działo. Ja również bardzo emocjonalnie do tego podchodzę, bo wiem, że o Jezu, w ogóle to jest właśnie o tym, słuchajcie, właśnie o tych emocjach, bo my chcemy być takie i tak dalej, a to jest właśnie joni, przecież są emocje, więc jak w ogóle teraz, wiesz, teraz mi do przyszło, że przecież my jesteśmy obie tak podekscytowane, obie to czujemy i też zarażamy tym kobiety, które się już zapisały i już się zapisują, żeby po prostu no, czerpać tą przyjemność z tego, co robimy, ale zarazem to jest ta kobieca energia, po prostu. Pozdrawiam, no nie? Okay. Ja na sam koniec ja na sam koniec tylko dodam, że miałam kilka takich naprawdę bardzo fajnych aktów fizycznych miłości i ze sobą, i z moim mężem, gdzie miałam tę manifestację taką wewnętrzną. To wzbogaci te procesy dla każdej innej, która będzie przechodziła to, co ja kiedyś przeszłam i co teraz przyjmie to, co ja oferuję. I to była moja piękna afirmacja, ja tak wysłałam. I te z Was, które tam będą, czy teraz, w te dni, czy później, jak wykupię sobie dostęp, częstujcie się tą energią, bo to jest tak zajebiste po prostu, że o wow. Dokładnie, bo tak naprawdę no, też chcę to tak jakoś ładnie powiedzieć, że po prostu bycie w tym polu naszym też sprawi, że Wy sobie trochę weźmiecie ten kawałek tortu dla siebie. Przyzwolicie sobie. I przyzwolicie sobie też. Bardzo ważne. Wspaniale. Dziękuję Ci serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Was jak najbardziej serdecznie zapraszamy. Mam nadzieję, że widzimy się już w sobotę i niedzielę przyszłą. Buziaki. Pa. Pa, do zobaczenia.